just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. Co? Tej porcelany. Co to kupię? Fajna porcelana, no co? 45 zł. No, spoko. Do zbierania kurzu idealne. Oczywiście, że tak. Później na święta będzie co czyścić. Filiżaneczków pełno. Filiżanki są ładne. No. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. I co tam? Wybrałaś coś? Tu jest jeszcze ładna. No może być, to mogłoby być. Ale droga tutaj. 1400 ile? 50. No tamta 1350, a u nas 1250, nie? 1200. 1200, aha. No tutaj są 1950, też dwie, to byś kupił, nie? Tylko no, ale... mi się bardzo podobają, że... Ja nie wiem, dla mnie to wszystkie takie same są. No to ty nie widzisz różnicy, że tutaj są drzwi... No wiem, no, są różne, ale to wiesz... Tam. Rzeźbione są dla... Te na przykład, ta mi się nie podoba, bo ona ma wysunięty ten. Tobie się rząd szuflad nie podoba po no prostu. No właśnie. No. I tak ordynarnie wysunięte, a to jest tak delikatnie, nie? No. Ta jest ładna. Ta by mi się podoba, ale tyle by nie dało jej. Nie? Kamienie dla babka. To jest spokój. A do czego mu kamienie? Sorek, ale zobacz, jak ci się w kominku nie będzie chciało palić. No wiem, widziałem to. To no. No. Dmuchniesz i też będziesz palić. I będziesz palić. A to? A co to jest? To jest właśnie pytanie. To są takie rzeczy zupełnie... Nie do podniesienia, bo nie ma żadnych pytań. Nie wiadomo, co to jest. Nie ma pewności. Ty, może, to jest, fajne, nie? Może to jest lampa, rozumiesz, fotograficzna stara. Ty jesteś nienormalny. No tak. Przestań. Świeca, gromnica jakaś za 220 zł. Takie rzeczy tutaj są stare. O! Laleczki. Laleczki czaki to są. Nie wiem. Ta mi się nie podoba, taka to nie. Zegary, co? Taka to nie. No i co tam? Taka to nie, masz rację. Ale tu naprzeciwko to ta nie? Bichelo? Tak, też jest ładna. Ma takie kolory. Z kolorowymi kaczkami. Ale 1850. Kaczki by musiał przemalować. 1850. Nie? Nie chcę, bo bardzo siermiężna szuflada i drzwi nie, bardzo ciężkie. No. Automatyczne zamykanie to jest. Automatyczne. O Boże, jaka porcelana. Zwykła biała porcelana. Nie, cienka. Zobacz, jaka cieniuśka. Kwiatki, no to co, że kwiatki? Cieniuszka no cieniuszka, zaraz spadnie talerzyk i... No właśnie. I będzie taką szok. Zobacz, jaki szezlong jest. Dla małego dziecka. Dla Finki. Dla Finki, no. Dla małego dziecka to jest. Tylko coś sprawdzę. Położyłem gdzieś ten metr, co mi pani dała i nie wiem, gdzie jest. Na 45 to ja mam nowe. Aha, no dobrze. Jesteśmy
gdzieś, mi, gdzieś tam położymy. Miś po ten metr? Dobra, to czekaj. Tutaj na tym leżą te metry. Aha. Bo ja położyłem gdzieś metr. Nie wiem gdzie jest, żeby zmierzyć, bo Ewa chce komodę taką kupić i wymienić tą w salonie, co jest. No, znalazłem ten metr. I teraz coś z tych staroci Ewa chce wybrać. I wydać hajs. Co chciałaś? Ta? No ładna jest. Tylko czy, bo ona ma być pod telewizor, czy ona nie ten? To w sztuczce w tu jest. No ale to, to nic. To nie powinno być. Powinno być. To jest dobra sprawa. W sztuczce zamiast w babcinej komodzie, to w tym by było. No, no też może tak być. I ona nie będzie miała taki kolor. Co? Popielniczki to są. Ty jesteś popielniczka, do szklanek, nie mamo? Nie, to nie do szklanek. A co to jest? Tak jak on mówi, może bardziej nie wie na popielniczek. Jo, to z popielniczek. Bo może to cygar, do cygar, wiesz? Są półki? Ona nie będzie miała koloru takiego jak tutaj mają kolory, tylko damy wyszlifować ładnie, pomalować na biało i ona będzie biała. Także prawdopodobnie będzie pasowała do wystroju. Chyba, że nie będzie pasować, to wtedy... Jest do schowania kasy, nie? Przyklaczam i koniec. Ale jaja, będziemy chować kasę tam. Aha, to jest jedna, a kluczyki są do każdej. I na tych kluczykach zawisną takie pomponiki kolorowe. Ja je zrobię osobiście sama. Każdy ten kluczyk, rozumiesz, to pewnie pasuje do każdej dziurki, nie? Tak, raczej są. Ale jakbyś chciał go gdzieś dokupić, to go nigdzie nie dokupisz. A, no właśnie, o to chodzi. Nie ma, a co tu leży? Nie, ta jest na sztuczce. To jest, tak, to jest na sztuczce. Jeszcze taką długą, na przykład na długie noże albo na coś, a tutaj ma takie fajne. Taką Ewa wybrała komutkę, a jak ona będzie wyglądała później, to wam pokażemy. Kosztuje ile? Pani nam opuściła 50 zł. 1250, ale jeszcze nie wiadomo, czy będzie opuszczone. 50, bo jeszcze dowiozą, ale jeszcze nie wiadomo, czy ja będę, bo jak nie będę, to musi pani pracownika wysłać i wtedy będzie kosztować 1200, nie? No. Jeszcze ten zegar byśmy mogli wziąć, Ewa. Jakby zadzwonił, to bym zawała od razu. No. Przestań słowem. Tak, i to jest na kluczyk, będzie stabilne, a te białe, co my mamy, bo to będzie stało pod telewizorem, też będzie białe, ale tamto, wiecie, te nowe to robią tak teraz, że zaraz się rozpieprzy, a mieliśmy ze trzy takie komody już i się nic nie rozpieprzyło póki co. Słuchaj, to się rusza. Dobrze, bo to jest przykręcane na pewno. Ta? Tak, ale to jest fajna maskownica i nie musisz nic na ścianie wymyślać. A można to zdjąć ewentualnie, czy nie? Można zdjąć, ale ja tego na pewno nie zdejmę. Po to kupiłam, no. Po to. Kupiłam to po to. No. Po to, nie? I po to. No dobrze. Bo to mi się podobało. No dobrze, to fajnie, to idziemy. A tobie to się podoba, czy tylko tak, mi się podoba? Podoba mi się. Podoba ci się? Tak. A wiesz, co szczególnie jest cena mi się podoba. Zawsze mi się ceny podobają. Ceny są takie super. Oczywiście jak ktoś mi ma zapłacić, nie ja komuś. A, wiem. Tobie to zawsze za mało, a jak ty komuś to zawsze za dużo, nie? Tak jest właśnie. Jeszcze stoły Ewa szuka, ale te stoły to są, nie podobają, znaczy ładne są, tylko nie do naszego salonu, to nie może taki stół chyba tam być, no nie wiem, za duże są. Już jedziemy, no. A po co przyjechałaś z nami tutaj? Siadłem, bo na Ewę nie ma normalnie ten, szuka teraz stołu.
I ten stół tutaj znalazła taki jeden, ale nie wiadomo czy go kupimy, ponieważ on jest uszkodzony i trzeba by go dać do renowacji. Trzeba nie jechać, nie jęcz. Nie jęcz. Ten. Ewa mówi, że ten, a ja po prostu nie biorę żadnego i bez dyskusji. Kiedyś musimy wziąć ten stół, nie? Dlatego, że teraz jak tam kurde, ale świeci tu słońce nam. Na ludwikowskich nogach, to ta ława nam nie pasuje, bo ma zasiermiężny układ. Tak? I muszą być takie nóżki jak ta. I tamtego nie wezmę, bo jest za drogi, ale ten jest odpowiedni, też się rozkłada. No dobrze, to bierz i idziemy i po problemie. Ale jak go wezmę, to proszę mi to zestawić. Ja chcę zobaczyć blat, ja chcę zobaczyć stół. A nie no tak, stół, oczywiście. A później nie mamy dziura na środku, będzie pod talerzem. Ewa chce z salonu po prostu zrobić pokój gościnny. I to się skończy. Ta samowola się skończy po prostu. Myślicie, że ile to ma lat? I to jest dla dziecka? Chyba nie ma takich małych dzieci. Chyba dla lalek to jest. Dziewczynki siedzą w samochodzie, bo im się nie chciało czekać z nami. Obra! Kupiliśmy sobie kieliszki. Weź ode mnie ten. Po ile ty mieliśmy? Po 10 zł. Ale to kryształ jest? Jo! Ja się nie będę denerwować. Ale to tanio, nie? Za 10 zł. Tak, ładne. Mhm. Może jeszcze jedno weźmiemy, czy nie? Bo nas jest dwóch. No dobra. Dobrze, rozsuwamy. Ta ma... Ile ta ma? Zobacz. Ile ta ma? Tak jest 2,20. Ale ile ta ma? Ta ma 1,80 m. Aha, to tamta... Do listwy gdzieś mniej więcej tak. No i tak. Wieża się zmieści, ale będzie stała przodem. Nie? Jak no zobaczymy, to możesz... Tak wygląda? Będzie no. Fajna, nie? A tak będzie 95. Jak będzie 95? Tak jak... No... Szkoda... Wysokość, nie? Wysokość? Tak, ja sobie zmierzyłam, bo ty to tam byłeś do dekoracji. 84, 90, 90 jest tak, a z koroną jest 95. 5, no to jo, to no. Będzie dobrze. No mówiłam ci, dosłuchać mnie. Tylko tego, to już będzie, wiesz. Chociaż nie, bo 90, może troszkę. Kolego, ja na to mam tyle miejsc. Ja wiem o tym. No a te, widzicie, to są, ile płaciłaś za tą komodę, nie wiadomo. 1200. No, na pewno. Za tą. Za tą. 1200? 1200. No i zobacz, a ława jest... Ława jest akurat porządna, ale ławę na zamówienie z polskiej firmy zamawialiśmy. Mhm. A to jest italiańskie gówno. No. Weź trzymaj. To jest gówno, a ława jest... Ma 80, stół jest 100. 100, no wiedziałem, że jest za szeroki. Ale za szeroki to nie problem. Problem właśnie, a wy... Za duży to nie problem. A na wysokość problem jest, powiedziałem, bo z półobrotu zaraz wypatrzysz. Idź tam trzymaj, bo widzisz, że ma zepsutego metra i tutaj dyskutujesz. Kurza, babcz ten wstrętny. 130, czyli tak. A tamten stół? Tak ma, jak ja tu palec. Aha. Dobrze, czyli też za duże. Fajnie? Nie fajnie właśnie. Fajnie. A stoły są standardowe, takie jak ten, nie? No dobra, tu miałem powiedzieć, że to gówno jest, wiecie, z plastiku, tam te szafki takie jakieś, kurcze, zobaczcie, to się rusza wszystko, tutaj te dziury, a te komody tamte, wystarczy tylko wyszlifować, prawda, te stare, one mają setki lat, podejrzewam, setki może nie, ale dziesiątki na pewno, wyszlifować, ładnie pomalować będą, a to gówno takie. Gadasz i zapomniałam. Mówiłem, że głupie babsko to jest. Ta, lata i lata z tą, lata i lata z tą miarą jakby była, co jest? Taki jest stół. Taki dotąd? Taki dotąd. A tamten, co masz kupić? Taki, stół to standard. Tak myślisz? Tak myślę, że będzie tak. I wtedy jak usiądę do zjedzenia sobie przy tym, nie? To sobie zjem. Mówiłem, że ona chce z salonu zrobić pokój gościnny, jadalnię tak zwaną. Spokój się, co ty na mnie nagadujesz? To będzie tu i tu, to sobie zjesz jak człowiek, tak, a nie tak. Wiesz co? Co?
co? Wiesz co? A jak będzie przywysoki, bo jest taka opcja, nie? Że no. będzie przywysoki, to można go 10 cm skrócić na nóżkach czterech i będzie o te 10 cm taki. No zobaczymy, jeszcze decyzji nie podjąłem. Ja podejmę tą decyzję, bo powiem ci, ciebie nie będzie. Będę właśnie, bo ja tutaj będę. Będziesz. Ja tu sobie tak ustawię wszystkie moje zajęcia, że będę i zobaczymy. Wtedy się. Lubisz galaretki? Kto się będzie śmiał, to się będzie śmiał ostatnio. Ja nie jem, bo cukrzycę można dostać od słodkiego. Jak jednego dziennie jest jeszcze nie dostaję. O, tu mamy takie, widzicie, kryształki, ale piliśmy kiedyś z tego, ale to tak, wlejesz lodu, wlejesz coli, prawda? Wlejesz jakieś whisky czy czegoś i to jest za małe. A tamto, co kupiliśmy, to Ewa już wzięła od domu mycia. Są takie fajne, widzieliście przecież, nie? No, pokaż je, jak one, widzisz, jakie fajne. Te są fajne, mogliśmy 3 wziąć. Za 10 zł to jak za darmo. Możesz jechać po ten jeden jeszcze. Chyba pojadę. Nie było 6, jakby było 6, to wzięła 6. No. Ale żeby było 3, to wolę 2. Żeby było 3, to wolę 2. No. No fajnie. No i teraz 2 te, a tamte schowamy. I kurde, aż sławka mamy, nie? Jak tu nie pić, słuchajcie, z takich fajnych kryształowych kieliszków. A teraz będę mogła dużo ustawić i mi się tu nie ugnia. Tu mi się ugina, widzisz, no, jak postawię, to no. jest lekkie wszystko, zdjęcia, zobacz. To jest lekko, no ja widzę właśnie, się ugina. Tego w ogóle nie wyregulujesz. No, no nie da się, zawsze podłoga jest trochę też nie jest taka prosta, jak powinna być. Te panele też są do wymiany, ale trudno. Panelom daj na razie spokój. Na razie daje. Daj się z tym pokój. Na razie z tym się daje pokój. Dobrze, stoły powybierane, komody pomierzone, do sprzedania przygotowane, co ma być do sprzedania, do kupienia to mają przywieźć dopiero za 2 dni chyba. Co tam, koleżko, gdzie byłeś? W sklepie. A czemu na boso chodzisz? Ja już od sklepu na boso przyszłam. To nie. No to uważaj, no bo jak się bez skarpetek chodzi, to tak jest właśnie. I dlaczego tutaj wyszedłem? No bo basen trzeba już zwinąć, bo już wakacje się skończyły. Wodę trzeba spuścić, a basen chyba zostawimy, prawda? Za tym garażem tam, znaczy za tym basenem trochę jest takich różnych szpejów. Trzeba wyrzucić do śmieci, do spalenia część. I tutaj jest ten bukszt, pan uschnięty. Widzicie? Tutaj jest jeden. I tam było resztę tych bukszpanów. Tam chyba były 3. Wszystkie coś zeżarło, jakiś robak, wiecie? Wszedł normalnie, jak byliśmy na tych. Nie wiem, na wakacjach czy w kluczykach. W kluczykach w sumie też na wakacjach byliśmy. No i tego trzeba też wyrwać. Właśnie go chyba jeszcze zaraz wyrwę. Wyrzucę do śmieci i tyle. I coś się tutaj, coś innego się wsadzi i już. Wszystko jest dobrze, tylko bukszpany, kurczę. Jakaś taka była ćma, co na te bukszpany polowała. No i tak. Sławomir, a ja specjalnie, mama mówi, on może ci odbije. Ja mówię, ja mojego nie wyrywam. Ewa mówi, że odbije. Jak mówicie, wyrwać? A co ci on przeszkadza? Nie odbije ci. To wyrwij. Pusty pojemnik jest. Dobra, to wyrwij, to ja tutaj kupię tą wierzbę. Jaką? Tą, co mieliśmy tam, różową taką. Ona też nie była ładna. Ona była piękna, a nie ładna. Można kupić albo tamtą tuiczkę. Cowek, jak kupię przyczepę, to i tak to trzeba będzie wyrywać. To nie ma sensu. Zobaczcie, jaka to jest osoba. Ty myślisz, że tak wyrwiesz to? Ty weź łopatę, szpadę i podkop. Stoi tu przy wyjściu z garażu. Gdzie? Myślałem, że mi się uda. Uda ci się. Jak to zostało nawozu tyle, to tam korzeń mocny. Uważaj, bo pęknie. Z każdej strony delikatnie to będzie git. To będzie dopiero. Się zakorzeniło, co? Co tu się od Janie Pawła doń? Co to za teksty oni mają, to ja nie wiem. Ty, ale co ty? To już jest... To już jest spawane tutaj, zobacz. Tak, tak, no to delikatnie. Ale to mówię, wujek kupił ostatnio, nie? No to tak, i od razu pękła mu. Od razu pękła. Tak, od razu mu pękła. Wystarczy, że przetniesz korzenie i okręcisz, tylko trzeba podciąć je. Ale, se roboty narobiłem niepotrzebnie.
O, i teraz wyrwiesz, przekręcisz. Tak, to nie, okręć ją. Krzaczora wysadza. Już ja tam dobrze wiem jak. Specjalistą widzę jesteś. Musisz otrząśnij ten piach, żeby takiego dołu nie było. Idę po pojemnik. Bo nie będę niósł, bo to ciężkie jest. Będzie się sypało też, nie? Jak będziesz niósł, no. Ser cheddar. Jakie ma ostre te chipsy ten młody. Azjaty, wiesz, kupuję dziadostwo. Dobre to jest? Ostre. Ja nie mogę jeść. Ty nie możesz. Ja jestem taki, że ja nie jem takich... Człowiek ma okno żywieniowe, tata zamknięte i nie zje. Takich śmieci nie jem. Ale otrząsnąłeś z tej ziemi. Zapomniałem otrząsnąć. Dziura tutaj została. Zakop tą dziurę. Czym? To tym, co się rozsypało na boki. Miałeś otrząsnąć ziemię, to by nie było takiego dołu. Takiego dużego by nie było, ale trochę by było. O, ciekawe jak. Mogę wyciągnąć i otrząsnąć. No mówię ci, że to duże, to ciężkie jest. Widziałeś ile ziemi. Co nie tak piska i zobacz. To nie dziadek ją bije. Jo, dziadek. Ona gdzieś weszła, może utkwiła się gdzieś czymś. Co? Nic. Nie gordo. O, i co? Widziałaś ty. Padel do reklamacji. Już? Wszystko. Co powinnaś robić? Ja? Mhm. Nie. Ty. Jednak powinieneś to robić. Teraz kupimy tą wierzbę? Co? Kiedy? No nie wiem, na jesień, nie? No trzeba poczytać, żeby wiesz, żeby było jak wsadzać, to chyba raczej się na wiosnę wsadza niż na jesień, co? Na jesień też. Tak? No jasne. Bo ja tam będę czekać, myślisz, tak długo. Możemy jechać, zobaczyć, kupić, ale dzisiaj to zamknięte, tam ewentualnie jutro. Tak zrobimy? Jak będzie czas. Ewa przed chwilą wystawiła tamtą komodę na sprzedaż i mówi, minęło 15 minut, ona mówi, jeszcze nikt nie przyjechał, kurczę, po tą komodę. No. A Igorek mówi, że coś będzie oglądał, bo on mówi, że jest u siebie. Ty, co on taki mokry jest z tyłu? Zobacz. Widziałaś jego plecy? Całym okresem. A co ty zrobiłeś? Ja? No, no to ja? Oblał się, no i siedzi w tym mokrym. Panie się w kałuży. Igorku, przestań głupoty gadać. Zdejmij tą koszulkę. Wylałem na siebie frugo. Jasne, nie wymyślaj. Zdejmij koszulkę. Zdejmij koszulkę, bo się znowu zachorujesz. Będą, koszulkę, będą jaja jak balony. I załóż suchą. To co mówię do ciebie? No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo poco humor. Se volvió ese chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas.